Jest to łazik na zawody University of Challenge, które odbędą się na przełomie maja i czerwca tego roku w USA w stanie Utah. Ten łazik potrafi wszystko, co trzeba, czyli przede wszystkim potrafi jeździć w trudnym terenie, który mamy tam napotkać, potrafi manipulować i pobierać próbki ziemi i innych rzeczy, bo mamy wykrywać, jedną z zadań jest wykrywanie życia. Do tego mamy jeszcze nawigację po GPS-ie do znajdowania i ratowania kosmonautów oraz manipulator do wykonywania zadania inżynierskiego na panelu operatorskim. Nasz łazik potrafi wykrywać życie w ten sposób, że naświetlamy próbkę pobraną za pomocą światła UV. Jeżeli napominujemy bakterie odpowiednią wiązką światła, zaczynają świecić na zielono. Myślę, że mamy szansę na wygranie zawodów. Zawody będą oceniane w ten sposób, że mamy czas na wykonanie konkurencji plus to, co zrobimy podczas konkurencji. Punktowane jest nawet wyjechanie i powrót z bazy w jednym kawałku.